Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Dragon Ball Z Kakarot. Wejdź, to na moment się zatrzymamy, bo musimy trochę energii odzyskać w międzyczasie, ale co tu jest na ziemi? Wejdź. Drużyna Alfa, jak mnie słychać? Zmierza do was wielka ryba. Zgłoś się. Nie odpowiada. Zdaje się, że możemy mówić co chcemy. Dajcie nam więcej kasy! Dość takiej pracy! No dobra, chyba im się nie podoba robota, ale zdrowita nam dali. To jakieś takie... do picia? Saki wa yoku mo nameta mane o shite kureta na! Ginyu taichou mizukara seisai o kuwaete kudasaru zo! Naruhodo, aitsu ka. 戦闘力は約5000。 そうなんですよ。妙でしょ?愚か者め! スカウターの数値だけを見ているからそういう間抜けな目に遭うんだ! おそらく、瞬間的に戦闘力を大幅に上げるタイプだ。 俺の見立てでは、 あいつの実力は戦闘力6万ほどと見た。 6万? そんなサイヤ人は聞いたことが… こいつは… かつてないほどの面白い戦いになりそうだ。 よし、行くぞベジータ! おめえはもう一人のやつを倒してくれ! カカロットとギニューの実力はほとんど同じぐらいと見た。 うまくいけば2匹とも潰し合ってくたばってくれるかもしれん。 思い知らせてくれる。 あばよ、カカロット! ベジータ! 行くぞ! No to nam pomógł, a mówiłem mu, nie dawajcie fasoli! To nie, to dostał fasolkę, tak? Liczę, że sobie poradzimy jednak z nimi. Zrobiłbym nasz nowy atak, ale niestety... Zużywa on tyle mocy, że szkoda by było chyba nadużywać go w tym momencie, bo tak naprawdę wcale nie prosto. O, jedź, zjeżdżaj! No i dostaliśmy trochę w plecki, ale nie wiem, czy to się liczyło. Nie tak prosto się tu doładować z nimi. O właśnie. Więc... Wow! Ale tym działem! Ale musieliśmy to tak zrobić. Można też zawsze odpalić nasze specjalne zdolności, ale chyba szkoda życia. No, weź tam ty za pleców... Aha, no tak. Skończyło się. To jest to, co właśnie mówiłem, tak? Ta energia potrzebna do walki. Jak zostaniemy jeden na jeden, to powitamy cię z damką, kolego. Ale najpierw musimy tego tu wyeliminować. Trzeba przyznać, że ten młot no naprawdę robi robotę. Jak dobrze pójdzie, to jednego już nie mamy. Ty jeszcze żyjesz? Nie, już myślałem. Kurczę, zawsze się tego bałem. A to proszę, o, trochę gorzej. Dobra. Obiecałem użyć, tylko jak będzie okazja. Możemy tego też na nim. Panserek, tak? Obiecałem chociaż to raz użyć. Tego możemy się doładować. I teraz jak pozwoli nam wyprowadzić... jakiś ambitny cios, to naprawdę zaboli. No nie uciekaj tak daleko! Widzę, że tym samym próbują nas zaskoczyć. No, udało się chyba. Na szczęście. No, ostatnie ciosy mogą jednak nie czekać, nie zwlekać. Ale mamy ich. Ile? Masaka! Masaka, kisama wa!
スーパーサイヤ人なのか。確かベジータもそんなこと言ってた。何のことかさっぱりわかんねえけんどよ。スーパーサイヤ人、伝説の最強戦士。あー、なんということだ。フリーザ様がただ一つ恐れていたスーパーサイヤ人なのか。さあな、けんどよ、俺は無駄な戦いはしたくねえんだ。悪いことは言わねえ。おめえたち、この星から消えてくれ。なんだと、貴様、本気か。本気だ。無意味におめえたちを殺したくねえ。スーパーサイヤ人は血と戦闘を好む全宇宙最強の戦士のはず。そうか、貴様はスーパーサイヤ人になりきれていないようだな。だが少なくともこの俺様よりははるかに強い。なぜ笑う。チーズ、俺のスカウターを持っていろ。何を。気に入ったぞ、貴様のその強い体を。チーズ、うん、なんでなんでオラがそこにいるんだ。交換させてもらったぜ、貴様と俺の体を。ギニュー隊長、スカウターを。おう、よし、宇宙船に戻るぞ。フリーザ様も戻ってこられるかもしれん。あいつが自分を傷つけたのは、このためだったんか。まずいぞ。このままだと、オラ、いや、あいつらとクリリンたちが、鉢合わせする。待て、うまく地球に消えても、また父に怒られそうだな。こんな顔になっちゃって。ここを嗅ぎつけられたようです。もうすぐそこまで。言っておあげなさい、デンデ。あの地球の人たちはあなたを必要としています。わかりました、最長老様。どうか死なないでください。ま、いいでしょう。塵の一粒くらいは放っておきますか。何か用か。私はフリーザといって、あなたたちのドラゴンボールを集めてある願いを叶えたいものですが、ドラゴンボールは7個すべてを揃えたのですがね、どうも願いが叶わないようなんですよ。そこで教えてほしいのです。どうすれば願いを叶えられるのでしょうか。お帰り願おう。邪悪な者に教えることはできない。素直に話した方がいいと思いますよ。あなたを殺すぐらいわけはありません。お二人いらっしゃるんでしょう。どちらかの人から聞き出せばいいことですから。ではそうするがいい。だが戦う前にこれだけは頭に叩き込んでおけ。
家の中におられる最長老様はドラゴンボールを作られたお方だ。もし最長老様を殺せばドラゴンボールも消えてなくなるぞ。ん？頼んだぞネイル、できるだけ時間を稼いでくれ。わかりました。なるほど。ですがあなたが殺されそうになっては最長老さんも言わないわけにはいかないでしょう。そうたやすく倒されるつもりはないが、戦う場所を変えさせてもらうぞ。最長老様は寿命が近い。ここで戦って巻き添えを食らわれては。ま、いいでしょう。ほう、これはすごい。戦闘力4万2000まで上がりましたよ。参考までに、これからあなたが戦おうとしているこの私の戦闘力数を。私の戦闘力は53万です。ですがもちろんフルパワーであなたと戦う気はありませんから、ご心配なく。お酒！ドラゴンボールが見当たらん。どこかに隠したか、フリーザが持っていったのか。どっちにしても地球人どもがあの妙な機械で見つけるだろう。それまでは戦闘力をうまく消して奴らに俺がここにいることがバレないようにすればいい。あのチビどもがシェンロンとやらを呼び出したら奴らを始末して俺の願いを叶えさせてもらうぞ。奴らは間もなく来るはずだが、今のうちに戦闘服を新品に変えておくか。クリリンさん、あっちの方向です。よし、ご飯急ぐぞ。やっぱりドラゴンボールは7個集まってるみたいです。よし、チャンスだ。お父さん大丈夫かな。悟空なら大丈夫さ。あのベジータもいるんだぜ。そうですね。 Zobaczmy tylko, czy nic po drodze się nie wydarzyło. Nie, nic pobocznego nie miało miejsca. Tak samo jak nie możemy już rozwinąć bardziej naszej postaci na ten moment. Ile to na siłę się Anna nie強くなったんだろうな。やっぱりお父さんはすごいや。クリリさん、あそこ奴らの宇宙船だな。あ、lepiej chyba dalej pójść na piechotę。ドラゴンボールの反応は船の中じゃなくてちょっとずれています。早いとこ探そうぜ。誰もいなさそうだし。あいつら地面に埋めて隠してるとはな。でもこれで全部揃いましたね。あんなところに隠してやがったのか。とっととシェンロンとやらを呼び出しやがれ。そうしたらあのチビどもを片付けてこの俺が不老不死の願いを叶えさせてもらう。揃った7つの玉、シェンロン・ポルンが現る。よし、行くぞ。はい、いでよシェンロン。そして願いを叶えたまえ。出ない。シェンロンが出ない。ちょっとセリフが違うのかもしれませんよ。クソったれども、何をしてやがる。クリニさん、誰かこっちに向かってきます。え、邪悪な二つの気を感じるぞ。間違いない、さっきのギニューってやつらだ。じゃお父さんはやられたの？え、悟空？ギニューとかいうやつを倒して部下を仲間にしちまったのか？ドラゴンボールが掘り出されています。どういうことだ？
何言ってんだ。ドラゴンレーダーで見つけたに決まってんだろ。そんなものか。それで願いは叶えられたのか。それがよ、ダメなんだ。シェンロンが出てこねえんだよ。なんでだろうな。それより悟空、お前なんか変じゃないか。それに、なんであいつらのスカウターとかいうやつなんかつけてんだよ。クリリンさん、そいつはお父さんじゃない。え、悟空じゃないって、どういうことだ。わかりません。でも僕にはわかるんです。体を取り替えてもらったのさ。こっちの方が相当に強かったもんでね。なんだって。ん、お前はクリリン、ご飯、そいつはオラじゃねえ。え、よくここまで来れたな。そうさ、この俺は義乳独占隊隊長、義乳様だ。そんな、あれがお父さん。体を入れ替えただと。厄介になってきやがったぜ。ごはん、クリリン、今のおめえたちなら絶対に負けはしねえ。遠慮なくそいつをぶっ飛ばしちまえ。そんな。貴様の元の体だぞ。勝てるはずがなかろう。やってみりゃわかるさ。そいつはオラの体だ。精神と体と一致させなきゃ大きな力なんて出せねえぞ。バカめ、この義乳様にそんなハッタリは通用せんぞ。俺も戦わせてください隊長。こんなチビどもや死に損ないは俺が痛めつけてやりますよ。おっと、だったら俺も相手をさせてもらおうか。ベジータ、貴様いつの間に。早速この体のパワーを試させてもらう。Taka okazja, żeby dowalić, nie zdarza się zbyt często, więc warto wykorzystać. Byle żebyśmy później z łojcem na plecach nie musieli wracać po tej walce. Ale na tym... O! Co to tam wyleciało? Koniec energii. Ja się zastanawiam, czemu my nic nie możemy zrobić, ale przecież możemy. Działo czosnkowe i jeszcze błysk słoneczny. I wykorzystać chwilę. Tak naprawdę to już wcześniej powinienem to wykorzystać. No chodź. Dobra, to gdzie ten drugi, bo poszedłbym chętnie na to samo. Oj, oj, oj. Moment, panowie. Jak tak dalej pójdzie, to my nawet nie zbierzemy naszej wspólnej tutaj siły.
なんということだ。チースがやられるとは。次はお前だ。死ねー。まさかチェンジ。何やってくれ。あの野郎、よくも邪魔を。どうやら元に戻れたぞ。なんだ、一体何をしたんだ。この感じはお父さんだ。お父さん、元の体に戻ったんだ。くそー、今度こそベジータと入れ替わってやる。まずいぞ。今やつにベジータの体を手に入れさせたらおしめだ。いただくぞ、その体を。これだ。チェンジ。やろ。どういうことだ。やったぞ。あいつをカエルに変えてやった。いい加減喋ったらどうですか。ドラゴンボールの願いの叶え方を。最長老を殺せばドラゴンボールは消えますが、あなた、これが最後の警告にしましょう。言いなさい。死ぬことになりますよ。もうお前がそれを知っても無駄だ。そろそろデンデが地球人たちのところに着く頃だ。お前が知りたがっている。はい。何？あいつか。おのれ、ただの時間稼ぎだったのか。ギニュー特戦隊の反応がない。まさか5人ともだ。やられたというのか。とにかくベジータや地球人とギニュー特戦隊の間に何かが起こった。そしてドラゴンボールは。おのれ。願いを叶えるのはこのフリーザ様だ。貴様ら下等生物なんかではない。貴様ならこのメディカルマシンで大した時間もかからずに全開できるだろう。さて、貴様らには戦闘服をくれてやるか。防御に関しては少しはマシになるだろうぜ。戦闘服ってそういうやつか。イメージ良くないな。なんだこりゃ。すげえ軽さだ。ほとんど重さを感じねえぞ。肩も全然邪魔になりませんよ。自由に動きます。ご飯、悟空を治療している間に
最長老さんのところに行ってみよう。シェンロンを呼び出す合言葉を聞かないとどうしようもないからな。そうですね、行きましょう。合言葉とやらはお前らが調べておけ。俺はフリーザのやつとの決戦に向けて休息を取る。フリーザにだけは会わないようにしないと。Oby. Chociaż wolałbym z tymi kulami wrócić do Bulmy tak jakoś spokojniej. Kolego, z czym masz problem? No dajcie spokój, muszą przecież gdzieś być. Armia Freeza? O szlak, znaleźli mnie. Musimy go wykończyć. I to wszystko? Tajemniczy żołnierz? Zajmij się nim, nim zrobi coś złego? A cóż może zrobić? Dobra. Chcecie iść na całość? Naprawdę chcecie walczyć? Orzesz. Orzesz i rzeczywiście jest ta walka tutaj zaplanowana, ale to on... Długo nie pociągnie. Nie. Składa się jak leżak. Poddaję się, poddaję. Jesteście górą, tylko mnie zostawcie. Ale co, serio chcecie nakopać leżącemu gościowi? Nie zamierzamy tego robić. No to może mnie raczcie zostawić, co? Dobra. Wy naprawdę mnie posłuchaliście? Chwilę, wy nie należycie do armii Freezera, prawda? Bo was nie poznaję. No fakt, pewnie sądziłeś, że tak jest przez te uniformy. Jeju, czy to ma być jakaś wasza sztuczka? Sądziłem, że tu przychodzicie, żeby mnie zaciągnąć do bazy. Przepraszamy za ten galimatias. No cóż, zadbajcie, żeby to był ostatni raz i tyle, dobra? No bo serio... Chwilę, czemu my przepraszamy jego? Co tutaj wyrabia żołnierz armii? I czemu masz stracha na widok innych żołnierzy? Jak już mówiłem, sądziłem, że będziecie mnie próbowali zaciągnąć do bazy. W siłach znają mnie jako tak jakby gwiazdę kucharstwa. Kojarzycie mnie, prawda? Jestem słynny kuchcik Melon. Wybacz, ale cię nie kojarzymy. Co? Chyba będę musiał troszkę skutecznie się promować. Ale mniejsza, jedynym powodem, dla którego wstąpiłem w szeregi, było dostanie przydziału na tej planecie. Widzicie, na Namek mogę się dorwać do specjalnych owoców, które występują tylko tu. Bardzo mocno chciałem ich kilka zgarnąć, więc wymknąłem się Arminem, żeby ich poszukać. Czyli dlatego się martwiłeś, że będziesz zmuszony tam wrócić? Nie miałem pojęcia, że Namek rodzi takie owoce. Jak mi pomożecie, to będziecie mogli się im sami przyjrzeć. Nic tu nie kombinuję, słowo. Co sądzisz? Jak cię znam, to pewnie bardzo chcesz temu gościowi pomóc, co, Songohanie? Muzyka dla moich uszu. Stokrotne dzięki. No dobrze, czyli szukamy fuj arbuzów, pomarańcze ice i toczo orzechów. Czyli gdzie możemy te owoce znaleźć? Gdybym wiedział, nie miałbym takiego zgryzu, jaki mam. Ale według wiedzy z komputera, te arbuzy rosną wśród skał. A jeśli idzie o pomarańcze, to pewnie nie uwierzycie, ale najwyraźniej rosną na korzeniach tutejszych drzew. Dziwne, co nie? A to czy orzechy? Ano tak, to czy orzechy rosną na wyżynnych drzewach i dojrzewają, spadając na ziemię i potem odtaczając. Więc pewnie znajdziecie je w niższych punktach z dala od drzew. Gdzie dokładniej, nie mam zielonego pojęcia. Niewykluczone, że się wtaczają nawet do oceanu. No może. Tam też by wypadało sprawdzić. No ale tak, jak mi to wszystko znajdziecie, dostaniecie nagrodę. Dobra, znajdziemy ci i przyniesiemy tu te trzy owoce. Nie zawiedźcie mnie. No pewnie, mamy czas szukać owoców, tak? Freezer Frezer leci tutaj do nas. A my fuj arbuzów będziemy szukać. Które nie wiadomo... O, to, a nie tam? To jest chyba medal D.
減ってきたな。Czuję głód. No, w dobrym miejscu jesteśmy. I cóż tym razem? Jest twój arbus. To jak nic będzie twój arbus. Cały w jakimś glucie. Dobra. Czyli jeden problem rozwiązany. Widzę, że mamy trochę tych misji pobocznych jeszcze prócz... A nie, to jest chyba tylko odniesienie do tych punktów, bo myślałem, że jeszcze coś więcej z tych misji pobocznych będzie. No dobra, pod wodą nie powinien być taki problem. Mam nadzieję. No bo... Orzeszki. Gdzieś tu powinien być. Gdzieś się musiał stoczyć. Tata byłby dumny z tego, czym się zajmujemy, tak? Jest łożech. To jest toczorzech, prawda? Czyli jednak był w oceanie. Ale raju, jakie to jest twarde. W ogóle da się to rozłupać? O, nie możemy... A, bo my już latamy. I ostatnie coś miało być w korzeniach drzew, tak? Jakoś... Uciekać nam... Uciekać! Nie mamy czasu na głupoty. Chyba mamy to. To zapewne jest pomarańcza. Pachnie jak jakiś kwiat. To chyba wszystko. Czas wracać. No, mogli nas przenieść od razu do tego tam melona, ale... Cóż, po drodze na kolejną misję u niego. Trochę to wygląda. Ciekawe, czy mają jakieś trudności. Nie, żadnych trudności. Wróciliśmy. Chyba znaleźliśmy wszystko, czego szukałeś. I o to chodzi, chłopaki. Najwyraźniej wiedziałem, kogo do tego wziąć. Zobaczymy. Twój arbus. Jeden kęs jego soczystego miąższu przepełnia usta najwyborniejszym soków i posyła kubki smakowe w inny świat. Na większości jest to byle smaczny owoc, lecz pewna rasa po zjedzeniu go osiąga niezły haj. Jejko, nie miałem pojęcia. Pomarańcza. Jej wręcz obezwładniająco słodki aromat jest uzupełniany świeżą nutą pomarańczy. Rzecz jasna, smak ma jeszcze lepszy, a jej miękka skórka również stanowi kulinarną rozkosz. W dodatku wyzwala w ciele ciekawą reakcję, która na pewien czas kilkukrotnie podnosi siłę konsumenta. Ale podobnie jak przy twoich arbuzach, efekt ten występuje tylko u pewnej rasy. Wciąż wspominasz tę pewną rasę. O jakiej rasie mówisz? Znaczy, do tej pory jeszcze tego nie rozgryzłeś? Moment. Dokładnie mówię o mojej rasie. No i zjadł to wszystko. Haja! Ma teraz od groma więcej ki niż przedtem. Widzicie, nie żartowałem, gdy wspomniałem o efektach, które te owoce wybrał na moim ciele. Nie wierzę, on nas nabrał. Cudowne uczucie. No a teraz wracając do was. Zamierzam zrobić wam wyśmienity sok owocowy. A już się bałem, że chcę walczyć. Dzięki mojej nowo zdobytej potędze mam dość siły, by rozupać się tego toczorzecha. Dokładnie tak, potrzebowałem twój arbuza i pomarańczy, żeby otworzyć toczorzecha. Ale żeby nie było, arbuz wzbogaci smak soku, a kuszący aromat pomarańczy w miły sposób dopełni ten napitek. Czy wszystko dobrze? Tak, chyba moje ciało okazało się wysoce wrażliwe na działanie owocu. No ale skończenie już przygotowywać sok. Proszę, weźcie go jako wyraz mojej wdzięczności za udzieloną pomoc. To skomplikowane. Dziękuję. To mnie naprawdę wypompowało. Myślę, że urządzę sobie małą przerwę. Liczę na to, że zdołam opracować nową smaczną mieszankę z użyciem tych składników. Facet ten naprawdę ceni jedzonko. Ale mi się totalnie zdawało, że będzie chciał się bić. Mnie tak samo. Autentycznie zacząłem zbierać ki. No bo wyraźnie sprawił wrażenie, jakby coś knuł. A no, a jego śmiech brzmiał bardzo mroczny. Co wy się tak gapicie? Odpuśćcie już. Niby jestem sławnym kucharzem, ale się przez was czerwienie. Armia Freezera jest pełna naprawdę dziwnych osobników.
Rzeczywiście, to była dziwna historia, ale punktów co nie miara, jeszcze medal D, ulepszony detektor, w sumie też fajny prezent. A do tego wszystkiego może niewiele nam brakuje, aby uzyskać kolejny poziom. Pokaż to może warto było, to no nie, jednak wiele nam brakuje. Jednak wiele, ale zobaczmy opowieści dziwnej treści. Wszystko mamy zaliczone. No dobrze, to w tym miejscu zrobimy sobie przerwę, ale myślę, że już niebawem zobaczymy się w kolejnym odcinku, bo zrobiło się naprawdę ciekawie. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hey, hey.